Stalkerzy po miesiącach ciągłych walk zaczynają odzyskiwać kontrolę nad stacją w Mrocznym Parowie. Wraz z powiększającym się terytorium, brak zapasów zaczyna dawać się we znaki, a zona zmieniła się nie do poznania. Stalkerzy, ciągle niepewni swojego położenia, zaczynają sporadyczne ekspedycje poza mury fortu. Większość z nich za cel obiera zbadanie obecności monolitu w Mrocznym Parowie. Naukowiec w obstawie stalkerów postanawia wyruszyć w teren, aby odszukać skrzynie z zaopatrzeniem. Niestety, tylko jedna z nich została odzyskana. Wraz z kluczowymi dla życia mieszkańców stacji zapasami zostaje znaleziony klucz prowadzący do jednego z opuszczonych laboratoriów klasy X na terenie fortu. Chwile wytchnienia ocalałym przyniosły zapasy znalezione na terenie tajnego laboratorium. Wraz z nimi profesor Mossbauer znajduje informacje dotyczące elektrowozu, które mogą przywrócić zasilanie na terenie wioski. Pomimo nieustających ataków mutantów i monolitów, w teren wyrusza kolejna grupa pod przewodnictwem naukowca. Niestety członkowie grupy zostają ogłuszeni, a profesor porwany. Stalkerzy zmuszeni do podjęcia działania budują improwizowany pojazd pancerny, który ma pomóc im w misji ratunkowej. Sprawcą porwania był Woron, członek frakcji Grzech, który udawał samotnika, by zmylić czujność bywalców wioski i uprowadzić profesora dla wyciągnięcia informacji o projekcie Pulsar, które zdobył w laboratorium X-11. Ci, którzy przetrwali starcie z monolitem, wyruszyli na Grzech w ostatniej chwili, przerywając dziwny rytuał oraz tortury na naukowcu. Profesor w stanie krytycznym został zabrany do wioski, skąd został ewakuowany na dużą ziemię. Po ciężkiej nocy w Mrocznym Parowie, stalkerzy zaczęli rozumieć, jak przetrwać w forcie, pomimo wielkich nadziei na odbudowę stacji. Prawdziwe zagrożenie dopiero nadejdzie.